Świat 41, centrum Warszawy, najbardziej reprezentatywna ulica. I szanowni Państwo, tak wyglądają właśnie w wyniku polityki walki z pandemią sklepy. Tak wygląda Warszawa. Obdrapane ściany, pomazane napisami, zigrunami nazistowskimi. Ale najbardziej ponure jest to, że zamiast sklepów, w których Polacy mogliby zarabiać, tutaj kiedyś była księgarnia dość znana, nie ma nic. Są puste, opustoszałe lokale. Wszystko wygląda tak, jakbyśmy się szykowali na jakichś nowych właścicieli. Globalne zamknięcie i szykowanie się na nowych właścicieli rodzi we mnie takie, jako miłośniku literatury science fiction, bardzo ponure pytanie, czy przypadkiem ci nowi właściciele nie przylecą do nas z obcej planety.